celu wykonania reportażu z Josem Werkamenem udaliśmy się do niewielkiego miasteczka Wremde. Znajduje się ono w prowincji Antwerpia w Belgii. Miejscowość ta zamieszkała jest przez niecałe 3000 mieszkańców. Mimo tak niewielkich rozmiarów posiada ona piękny, zabytkowy kościół, obszerny kompleks sportowy i sieć sklepów. Mieszkający tu ludzie żyją głównie z rolnictwa, a ci, którzy nie czują się dobrymi rolnikami, dojeżdżają do pracy w mieście. Trochę na uboczu, w bardzo zacisznej okolicy, znajduje się piękny dom i bardzo okazały kompleks gołębnikowy. Mamy teraz okazję zobaczyć tę posiadłość w całej swej okazałości. Ogromny staw, piękne krzewy i drzewa dopełniają całości i można rzec, że jest to prawdziwa bajkowa posiadłość. Znajdują się tu idealne warunki do wypoczynku, relaksu i zabawy. Cóż można chcieć więcej od życia? Oprócz tych wszystkich luksusów, na ogromnej działce znajduje się kilka ładnych gołębników, w których przebywają wspaniałe gołębie. Znajdują się tu pomieszczenia dla wdowców, wdów, młodych i dla gołębi rozpłodowych. O budowie poszczególnych gołębników powiemy dokładnie w dalszej części naszego reportażu. Właścicielem tego całego gospodarstwa jest Jos Werkamen. Nazwiska tego chyba nie musimy nikomu przedstawiać, bowiem Jos Werkamen i jego syn Lars są obecnie najlepszymi belgijskimi hodowcami, a wieść o ich niebywałych osiągnięciach obiegła jak błyskawica cały świat. Z powodzeniem stworzyli swoją własną rasę gołębi i osiągnęli rekordową liczbę nagród. Ich gołębie wygrywają pierwsze nagrody na wszystkich poziomach i to nie tylko tu w Belgii, ale również na całym świecie. Ojciec i syn Werkamenowie zdobyli prawie wszystko, co było do zdobycia. Tysiące pierwszych nagród, mistrzostwa, sławę. Cóż jeszcze można pragnąć? A jednak są takie rzeczy. Cały czas marzyli o tym, by zdobyć pierwszą nagrodę na Narodowym Locie z Bourges, który bez wątpienia jest najsłynniejszym lotem w Belgii z największą liczbą uczestniczących gołębi. Marzenie to spełniło się 25 lipca 2009 roku. Werkamenowie uczynili to, czego wcześniej nikt nie był w stanie dokonać, zdobywając pierwszą i drugą nagrodę na Narodowym Bourges przeciwko 27 090 młodym ptakom. To wynik, który może być uznany za unikat w naszym narodowym i międzynarodowym sporcie gołębiarskim. Cóż więcej pragnąć, ich dwaj zwycięzcy osiągnęli najwyższą prędkość spośród wszystkich 64 226 biorących udział gołębi. Do lotu posłane były młode ptaki, roczniaki i stare ptaki. Na narodowym top 100 było 5 gołębi od nich, co jest kolejnym wyjątkowym osiągnięciem. Mówimy zawsze, postaraj się, aby chociaż twój jeden gołąb znalazł się na narodowym top 100, co nie jest takie łatwe. To, co osiągnęli Werkamenowie, zapiera nam dech w piersi. Można powiedzieć, że koło się zamknęło. Zdobyli oni przecież wiele prowincjonalnych i narodowych mistrzostw, a teraz do swoich osiągnięć mogą dodać podwójne narodowe zwycięstwo na locie z Bourges. Prezentujemy teraz na ekranie wszystkie znaczące sukcesy tej hodowli wywalczone w roku 2009. Dwa młode samce to dwóch zwycięzców, którzy dolecieli do gołębnika z lotu z Bourges praktycznie w tym samym czasie. Pierwszy narodowy zwycięzca nazywa się Aladdin, jest on półbratem samicy zwanej Betty, zdobywczyni 52. miejsca seminarodowego z wieżą przeciwko 3640 gołębiom i synem gołębia Bolo,
który też był wspaniały w wielu lotach narodowych. Zdobywcą drugiego miejsca narodowego jest gołąb o imieniu Younge Panther. Jest on synem gołębia Amaretto. Ptaki te kontynuują zwycięską pasę tej hodowli i są żywym dowodem na to, że cuda czasem się zdarzają. Kolejnym ptakiem, o którym nie możemy zapomnieć, jest dwuletni już teraz gołąb o imieniu Arena. W 2009 roku był on najlepszym gołębiem Belgii w kategorii Allround na trasach od 200 do 800 km. Zdobył również Puchar Europy w 2010 roku i jest to taki sam zaszczyt jak zdobycie złota na olimpiadzie. Zarówno sezon 2009, jak i 2010 był dla Josa Verkamena bardzo udany. Hodowla ta zabłysnęła już przed 20 laty, kiedy prym wiodły gołębie Panther i Jasmin i do dziś świeci bardzo mocnym blaskiem. Jos Verkamen, który ma obecnie 60 lat, nie stracił nic ze swojego wigoru i w dalszym ciągu jest bardzo aktywnym hodowcą gołębi pocztowych. Jego świetne pomysły i niekonwencjonalne metody lotowania uczyniły z niego króla Belgii. Jest on człowiekiem bardzo otwartym i mamy nadzieję, że przekaże nam dużo informacji na temat prowadzenia gołębi w mistrzowskim stylu. Jos, czy możesz nam powiedzieć, jaką metodą obecnie lotujesz i ile gołębi przeznaczasz do lotów konkursowych? Do lotu wyznaczam 36 samców i 36 samic. Nigdy więcej. Wliczone są w to również roczne ptaki. Ja lotuję systemem klasycznego wdowieństwa, czyli partnerzy moich lotników czekają w domu. Już zaraz wytłumaczę wam, dlaczego tak robię. Jak wszyscy chyba wiedzą, ja lotuję dla pieniędzy, zresztą jak wszyscy tutaj i tylko metoda klasycznego wdowieństwa gwarantuje pełny sukces. Łatwiej jest w tej metodzie wytypować zwycięzcę. Przy wdowieństwie totalnym, kiedy przytrafi się ciężki lot, partnerzy mogą nie wrócić w tym samym czasie i zaczynają się problemy. Ja nie mogę sobie na to pozwolić, bowiem lotuję wyłącznie dla pieniędzy. Ponadto do lotów przeznaczam około 180 sztuk młodych ptaków. Młode gołębie w mojej hodowli wychowuję po wszystkich gołębiach, jakie posiadam, czyli po lotnikach i po rozpłodowcach. Muszę tu szczerze powiedzieć, że moje młode gołębie, wychowywane zarówno po gołębiach lotowych, jak i po gołębiach rozpłodowych, mają taką samą wartość. W gołębniku rozpłodowym posiadam 21 par, które są ze sobą od kilku lat, oraz 12 par tak zwanych próbnych, z którymi eksperymentuję. Całe uzyskane potomstwo od tych 33 par idzie na loty. Gołębie młode lotowane są normalnie z siodełka, jednak przebywają w osobnych przedziałach. Oddzielnie samce i oddzielnie samiczki. W Belgii loty młodych są bardzo ważne. Wielu hodowców lotuje tylko młodymi i sezon lotowy zaczyna się już w maju. Jest to zupełnie inaczej jak w Niemczech czy w Polsce. Dlatego też młode muszą być zaciemniane. Bardzo intensywne lotowanie młodymi pozwala wychować i wyselekcjonować już w pierwszym roku prawdziwe asy. Jeśli młody gołąb zaliczy kilkanaście lotów, a w tym dwa loty z odległości 600 km, to musi być dobry. Taka selekcja w lotach młodych pozwala mi utworzyć bardzo waleczną drużynę w lotach gołębi dorosłych. Dlatego też mam 36 świetnych wdowców i 36 świetnych wdów, bo każdy gołąb jest bardzo dobrze sprawdzony w lotach już od młódka. To, co siedzi w moim gołębniku lotowym, to wyselekcjonowana w lotach młodych grupa super gołębi. Nie muszę i nie chcę posiadać 80 czy 100 dobrych gołębi. Pragnę mieć tylko te 36 sztuk, ale o super jakości. Ten rok 2010 był wyjątkowo udany dla mnie. Nie było w Belgii hodowcy, który by miał lepszą samiczkę czy też samca w lotach młodych. Wygrałem też w tych lotach sporo pieniędzy. Moje młode poleciały fantastycznie. Wielu ludzi mnie też przez to nie lubi. W tym sezonie zrobiłem eksperyment. Przed dwoma ostatnimi lotami młodych z odległości 600 km zostawiłem w domu 26 sztuk młodych samczyków i 26 sztuk młodych samiczek. Pozostała reszta musiała lotować do samego końca. Obecny sezon był bardzo ciężki i te zostawione 52 sztuki wykonały już swoje zadanie i wiem, że będzie z nich wielka pociecha.
Pozostałe młode musiały walczyć o nagrody na ostatnich lotach i miejsce w gołębniku lotowym w następnym sezonie. Każdy gołąb, który chce załapać się do drużyny lotowej gołębi dorosłych, musi zaliczyć na szóstkę pełny program lotów młodych. Jest to przeze mnie ściśle przestrzegane. Na co zwracasz uwagę przy dobieraniu gołębi w pary? Najważniejszy dla mnie jest wygląd gołębia. Tylko te, które dobrze leżą w ręce, mają ładne, schowane oczy, mogą być u mnie w rozpłodzie. Nigdy nie łączę dwóch dużych gołębi oraz staram się nie łączyć gołębi o takiej samej barwie oka. Nie wiem, czy jest to ważne, ale od lat tego nie robię. Przeważnie łączę gołębie w krzyżówce, ale zdarza się też nieraz, że łączę je w bliskim pokrewieństwie, na przykład ojca z córką, matkę z synem. Potomstwo z takich par przeznaczone jest do rozpłodu i później wydaje mi świetne lotniki. Miałem już wiele super gołębi z takiego parowania. Uważam, że prowadzenie gołębi w ścisłym pokrewieństwie nie przynosi niczego dobrego. Jest to działanie na krótką metę. Raz uda się coś wyhodować, ale nieraz nic z tego nie wychodzi. Moja zasada brzmi wypuszczać wiele młodych i bardzo intensywnie je lotować. Dobre gołębie zostają, słabe zostają usunięte. Przynosi to super efekty. Nigdy nie należy zwracać uwagi na wielkie nazwiska, jest to droga donikąd. Nieraz się zdarza, że przyjeżdżają do mnie hodowcy i pytają mnie: posiadam ptaki o najlepszym pochodzeniu z Belgii, czemu nie mam żadnych sukcesów w lotach? Ja powtarzam jeszcze raz, rodowody nie lecą, lecą tylko dobre gołębie. Ja kupuję gołębie od mniej znanych hodowców, ale tylko takie, które wygrywają loty. Krzyżowanie tych zakupionych gołębi z moimi gołębiami z bardzo bliskiego pokrewieństwa często prowadzi do świetnych rezultatów. Mnie interesują loty na trasach od 400 do 750 km, ale na przykład w tym roku miałem sukcesy w krótszych lotach. Moje ptaki są bardzo twarde i potrafią odnosić sukcesy w lotach na dystansie zarówno 300 km, czy też 750 km. Niektórzy mają ptaki tylko na krótkie dystanse, inni tylko na długie. Ja dochowałem się gołębi uniwersalnych, które są świetne na wszystkich dystansach. Jeszcze raz powtarzam, jedyną drogą do osiągnięcia super wyników jest selekcja w lotach. Loty, loty i jeszcze raz loty, a nie patrzenie w rodowody daje najlepsze rezultaty. Mogą potwierdzić to dobrzy hodowcy z waszego kraju, którzy od lat świetnie lotują moimi gołębiami. Są nimi m.in. Wojciech Heinderek, Roman Ićczak, Marek Rzepka, Ryszard Smagała i wielu, wielu innych. Kupił ode mnie gołębie Józef Gach i w tamtym roku osiągnął z nimi wspaniałe wyniki. W tym roku dzwonił do mnie i ze łzami w oczach oświadczył mi, że w wyniku wielkiej powodzi jego dom i gołębnik został zalany i potopiło się wiele dobrych gołębi. Było u mnie jeszcze wielu Polaków, ale jak sami widzicie, przyjeżdża do mnie mnóstwo osób i nie jestem w stanie ich wszystkich zapamiętać. Przyjeżdża do mnie również wielu hodowców z Belgii, Holandii, Niemiec oraz z Azji, w szczególności Chińczycy. Kilku wspaniałych gołębi nabyli ode mnie Heinz Meyer z Raden, Peter Jansen i Xavier Oswald. Zapraszam Was do moich gołębników, gdzie pokażę Wam, jak to się wszystko odbywa w praktyce. Jesteśmy teraz w gołębniku młodych gołębi. Znajdują się tutaj również młode tych młodych ptaków. Jak sami możecie zobaczyć, młode ptaki mają już jajka. Normalnie w tym przedziale siedzą samczyki, a tam samiczki. Na 3-4 godziny przed lotem otwieram te drzwi i puszczam je razem. Łączą się w pary, są radosne i pełne energii. To prosty, ale bardzo skuteczny system. Nie sprzątam tu za wiele, daję im tylko jeść i pić i to wszystko. Nie mam z nimi za dużo pracy. Po 3-4 tygodniach takiego postępowania młode doskonale wiedzą już, o co chodzi i nawet jak tylko troszkę uchylę drzwi, to szybciutko wskakują do swoich partnerów. Jest to super motywacja. Na początku sezonu znajduje się tutaj 180 sztuk młodych ptaków. Są to wszystkie młode z pierwszego, drugiego i trzeciego lęgu, z gołębnika rozpłodowego oraz pierwszy lęk po wdowcach. Wdowcy przed sezonem wychowują dwa młode. Tym wlotem wlatują gołębie do wszystkich przedziałów.
przyuczam je do tego przez całą wiosnę. Bardzo ważne dla mnie jest to urządzenie, gdzie normalnie w trakcie lotu znajdują się pojniki z wodą. Tam pod spodem zamontowałem antenę od elektronicznego systemu konstatowania. Każdy ptak, który wskoczy do środka gołębnika, pierwsze kroki kieruje zawsze do pojnika i gdy już się tu znajdzie, to zostaje zarejestrowany w systemie. Nie zdarzyło mi się, że jakiś młody zostałby pominięty. Zaczynam zaciemniać gołębnik początkiem marca i kończę w gołębniku młodych z pierwszego lęgu 20 maja, a w późniejszych lęgach 10 czerwca. Zaciągam zasłony o 18, a odsłaniam około 8 rano. Mówię około, bo nie jest to takie istotne. Ważne jest, że przez około 6 godzin dziennie gołębie odpoczywają w półmroku. Ważne jest, aby w pochmurne dni, takie jak dzisiaj, dodatkowo doświetlać gołębnik. W tym przedziale znajduje się obecnie 26 sztuk moich najlepszych młodych. One wykonały swoje zadanie w tym sezonie lotowym i nie będą już posyłane na dwa ostatnie loty z 600 km. Wśród tych 26 sztuk znajduje się przyszłość mojego gołębnika. W tym sezonie zdobyły 7 pierwszych konkursów. Tego grzejnika zacząłem używać dopiero w tym sezonie. Włącza się automatycznie, gdy temperatura spadnie poniżej 18 stopni Celsjusza. Szczególnie, kiedy przebywa tu pierwszy lęg młodych. Mam go tylko w 3 przedziałach. Nie wiem, czy jest to ważne i dobre. Zobaczymy, czas pokaże. Cały ten gołębnik jest wykonany według mojego pomysłu. W gołębniku jest dużo powietrza. Zamontowana jest wentylacja grawitacyjna i elektryczna. Teraz jesteśmy z tyłu gołębnika. Mam tu takie specjalne pomieszczenie, gdzie młode mogą ze sobą przebywać. Także przed lotem wkładam te kartony do gołębnika, aby młode mogły w spokoju i ciemności przebywać ze sobą. Spójrzcie sami, w ogóle tu nie sprzątam, a powietrze w gołębniku jest perfekcyjne. Nie mam tu dużo pracy. O 9 rano jestem już wolny i piję sobie kawę, a potem jeżdżę na rowerze. Wielu hodowcom nie mieści się to w głowie. Oni przez cały dzień pracują w gołębniku. Według mnie to nie jest konieczne. Zaznaczam, że jest to moja filozofia. Gołębie powinny być dla mnie, a nie ja dla gołębi. Młode gołębie karmię 3 razy dziennie. Przed porannym oblotem dostają niewielką ilość ekstra karmy, potem po oblocie oddaję im tę dietę z jęczmieniem. Po południowym oblocie dostają pełny karmnik przez około pół godziny. Po tym czasie reszta jest zabierana. Mój gołębnik ma bardzo prostą budowę. Cały wykonany jest z drewna. Jest tu dużo świeżego powietrza. Moja wentylacja jest tak zrobiona, że zużyte powietrze, które jest cięższe, powoli wędruje do góry. Powtarzam, nie szybko, tylko powoli. To bardzo ważne. Świeże powietrze wpada tu z góry do gołębnika. To jest mój system i myślę, że jest bardzo praktyczny. Ja spędzam w gołębniku młodych 10 minut rano i 10 minut wieczorem. Daję im jeść i pić i to wszystko. Tą mocną karmę daję bezpośrednio po locie. Zawiera ona wszystkie możliwe składniki. Przez następne 2 dni dostają lekką karmę z dodatkiem oleju i preparatów zawierających duże ilości białka. Najczęściej używam probak od doktora Brokampa. Kolejne 3 dni to mocna karma z jęczmieniem jako wskaźnik sytości. Gołębie rozpłodowe paruje na początku grudnia, a gołębie lotowe w drugiej połowie stycznia. Młode po przeniesieniu od rodziców są intensywnie trenowane. Codziennie wcześnie rano, bez względu na pogodę, zostają wypuszczone do treningu. Następnie trenuję moje wdowce. Pierwsze zawsze wypuszczane są samczyki, a następnie samiczki. Samce o 11, a samice o 15. Wszystkie gołębie trenowane są tylko raz dziennie. Jest to mój własny, nieco odmienny system, ale znakomicie sprawdza się w mojej hodowli.
Gołębie trenują po godzinie czasu, potem zostają nakarmione. Tak więc modę wypuszczam o 8 rano i mam czas na napicie się kawy. O 9 daję im pokarm i mam wolne aż do 11, kiedy to wypuszczam samce. O 12 karmię samce i mam wolny czas aż do 15, kiedy to wypuszczam samiczki. Staram się tak to organizować, by mieć jak najwięcej wolnego czasu dla siebie. Moje gołębie są co tydzień lotowane. Nieraz znajdują się 2 lub 3 dni w koszu. Jest to bardzo wyczerpujące dla gołębi. System lotowania w Belgii jest bardzo ciężki. Gołębie dorosłe wywożę na trening 5-6 razy na odległość 60 km. Młode wywożę również kilka razy na loty ćwiczebne. Zaczynam przeważnie od krótkich odległości i kończę na lotach z 30 km. Wszystkie młode wypuszczane są razem. Wszyscy pytają mnie, jak sobie radzę z chorobą adeno. Dziwi mnie to, ponieważ ja nie mam z tym żadnych problemów. Zawsze coś jednak daję profilaktycznie. W tym roku używam preparatu od Deverda i adenopulver z firmy Tolisan. Używam także bardzo dobrego preparatu o nazwie Belgasol od Deverda. Stosuję go w dniu powrotu z lotu oraz w dniu następnym. Podaję go również przed koszowaniem i w dniu koszowania. Ten świetny elektrolit zużywam w ilości 30 litrów rocznie. W mojej hodowli używam również produkty od Herbots, dr Brokamp i dr Schroeder. Staram się stosować preparaty wytworzone na bazie składników naturalnych. Nie używam prawie w ogóle antybiotyków, a po sezonie lotowym od września do kwietnia nie stosuję żadnej medycyny. Oczywiście raz w roku robię tylko 5-dniową kurację przeciwko trichomonadozie, oddaję od czasu do czasu kał do badania, aby mieć pewność, że wszystko jest w porządku. Jos Werkamen jest świetnym specjalistą w lotach młodych gołębi. Gołębnik, jaki im zbudował, według swojego pomysłu spełnia w zupełności swoją funkcję. Młode gołębie lotowane są normalnie gniazdówką oraz systemem wdowieństwa. W obecnej chwili znajdujemy się w gołębniku młodych ptaków prowadzonych metodą gniazdową. W gołębniku znajdują się kartony, w których ptaki mogą wypoczywać i przebywać wspólnie z partnerką, którą mają cały czas przy sobie. Jak zauważyliście, wszystkie gołębie są mocno ciemnego koloru. Nie ma tu gołębi płowych, szpaków czy niebieskich. Na podłodze znajdują się drewniane ruszty i wszystkie odchody lądują daleko pod podłogę. To, co jest bardzo ciekawe, to brak pojników w gołębniku. Gołębie pojone są tylko 2 razy dziennie. Woda jest reglamentowana. Spowodowane jest to tym, że wszelkiego rodzaju lekarstwa i witaminy podawane są w wodzie. Gdy gołębie mają możliwość picia tylko 2 razy dziennie, to piją dużo i wraz z wodą wypijają to, co chce hodowca. Mamy wtedy pewność, że każdy gołąb napił się dostatecznie dużo, by preparaty zawarte w wodzie mogły zadziałać. Teraz znajdujemy się w gołębniku młodych samczyków lotowanych metodą wdowieństwa. Mamy więc okazję podziwiać naprawdę fantastyczne gołębie. A to są przesuwne drzwi, które dzielą gołębnik samczyków od gołębnika samiczek wdów. Po przylocie z lotu samice są zamknięte w połowie celi i po około 30-60 minutach, jak wszystkie powrócą, to zostają wpuszczone samce. Gołębie rozdzielane są po około 2-3 godzinach, w zależności od tego, jak ciężki był lot. Ten z kolei gołębek nie ma zrzuconego ani jednego piórka. To niebywałe, zważywszy, iż mamy koniec sierpnia. W gołębnikach przez 24 godziny na dobę gra muzyka. W każdym przedziale znajduje się głośnik. Przechodzimy do kolejnego gołębnika Josa. Znajdujemy się teraz w gołębniku wdowców. Mam tu taki sam system jak u gołębi młodych, ale chcę wam pokazać coś ważniejszego.
ciągu tygodnia zakładam te płyty z siodełkami. Każdy wdowiec ma jedno siodełko zlokalizowane przed celą gniazdową. Przed koszowaniem zasuwam zasłony, panuje półmrok i właśnie wtedy wkładam wdowców do kosza. Nie pokazuję wdowcom partnerek. W czasie przylotu z lotu samiczki znajdują się tutaj w środku. Jest to mój własny system. Po przylocie z lotu samice są zamknięte w połowie celi i po około 30-60 minutach, jak wszyscy wdowcy powrócą, to zostają puszczone samice. Gołębie rozdzielane są po około 2-3 godzinach, w zależności od tego, jak ciężki był lot. Nigdy nie pokazuję samiczek samcom. Zrobiłem to w tym sezonie tylko raz, a było to 2 tygodnie temu przed lotem z Argentą, kiedy to partnerzy przebywali ze sobą kilka godzin. W gołębniku przez cały czas gra głośna muzyka. Puszczam ją gołębiom dlatego, że myślę, że one się bardzo przy niej relaksują. Czy to w istotny sposób wpływa na ich osiągnięcia lotowe, tego nie wiem, ale robię tak od wielu lat. Jest to dobre dla mnie i dla moich gołębi. Moi wdowcy mają 2 razy młode. Raz przed sezonem lotowym i teraz, gdy już jest po lotach. Gołębniki Josa są bardzo prosto urządzone. Nie ma w nich jakichś skomplikowanych urządzeń. Gołębiom zapewniono tylko dużą ilość świeżego powietrza i przytulne cele do mieszkania. Także system lotowania i postępowania z gołębiami jest bardzo prosty. Jos Werkamen stara się wszystko uprościć do tego stopnia, by wygospodarować dla siebie jak najwięcej czasu. Zatem możemy przypuszczać, że największym czynnikiem wpływającym na osiągnięcie fenomenalnych wyników w lotach są po prostu świetne gołębie. W czasie wykonywania reportażu przewinęło się przez dom Werkamenów kilkanaście hodowców z różnych zakątków świata. Spotkaliśmy też naszych ziomków z Polski. Ci hodowcy polskiego pochodzenia lotują w Niemczech w drugim co do wielkości oddziale liczącym 130 członków. Oni od kilku lat odwiedzają hodowlę Werkamena i dokupują po kilkanaście sztuk gołębi. Gołębie nie są tanie i każdy ptak, zanim zostanie zakupiony, jest dokładnie oglądany i oceniany. Jak widać, wszystko jest w porządku i z uśmiechniętą miną można zanieść gołębie do bagażnika samochodu. Również zawitał do Werkamena hodowca z Chin. Tamtejszy rynek jest bardzo chłonny i wiele gołębi z Europy ląduje właśnie w Chinach. Chiny to duży rynek i trzeba tu dodać, że jest to również bardzo wymagający rynek. Ptaki, jakie znajdują się tutaj we Wremde, sprawdzają się w prawie każdej hodowli. Pragniemy teraz przyjrzeć się z bliska najlepszym gołębiom Josa. Jego syn zgodził się pokazać nam kilka najbardziej zasłużonych okazów. Nazywam się Lars Werkamen. Mam 20 lat i jestem również hodowcą gołębi pocztowych. Pomagam tacie w czasie sezonu lotowego. Zajmuję się ponadto prowadzeniem strony internetowej i prowadzeniem dokumentacji. Jestem na 4. roku studiów na Uniwersytecie w Antwerpii na kierunku ekonomiczno-technologicznym. Prezentuję teraz gołębia o imieniu Goldwing. Ma on numer B09-62-482-71. Jest to wspaniała roczna samiczka, która wygrała w klubie lot z Argentą. W kategorii narodowej była 31 na 7358 gołębi. Ma na swoim koncie wiele czołowych lokat. Jej matką jest Rendy, a ojcem ptak o imieniu Spartacus. Jest to wyjątkowy gołąb. Jako młody w tamtym roku na 3 wkładania 3 razy zdobywał czołowe lokaty, a w tym roku jako jednoroczny zdobył wiele bardzo dobrych miejsc w lotach. Myślę, że za rok będzie to najlepszy gołąb w Belgii. To jest kolejny topowy gołąb. Ma na imię Paulo. Posiada numer B09-62-481-71. On również pochodzi z roku 2009. Ma bardzo dobry rodowód. Jest córką Elektro i Glory. Posiada bardzo dobre rodzeństwo, które wspaniale spisuje się w lotach narodowych. Paulo bardzo dobrze spisuje się w trudnych lotach.
W tym sezonie był pierwszy z Blois, 462 km na 1519 gołębi. W zeszłym sezonie wspaniale spisał się w locie z Dourdon. Jest to bardzo twardy gołąb. Ma bardzo dobre skrzydło, co jest cechą dobrego lotnika. Posiada też piękne szklane oko. Obecnie mamy już wspaniałe dzieci po nim, z którymi wiążemy duże nadzieje. Teraz trzymam w ręce kolejnego świetnego lotnika o imieniu Mambo. Ma on numer B08-61-440-41. Obecnie ma już 2 lata. On również posiada wspaniałe pochodzenie. Jest pełnym bratem gołębia Porto, który to był 4. narodowym gołębiem na średnim dystansie. Należy on do grona moich najlepszych gołębi. W zeszłym roku wygrał w bardzo ciężkim locie z Argenton. Na poziomie prowincjonalnym był 2. i 4. w klasyfikacji narodowej. Od następnego sezonu będzie siedział w gołębniku rozpłodowym i jesteśmy pewni, że zrobi tam oszałamiającą karierę. Ta ciemna samiczka pochodzi z linii gołębi Panther. Ma na imię Dina, posiada numer B08-61-440-28. W sezonie 2010 znajdowała się w gołębniku rozpłodowym. Ma wspaniałe pochodzenie, jest ona córką naszego Barko i samiczki o imieniu Kitty. W trakcie trwania jej kariery lotowej była 8. gołębiem narodowym z Limoges, 640 km na 16 893 gołębie. Również w lotach Salbrise i Melun była na podium. Jest matką takich wspaniałych gołębi jak chociażby Younge Panther, który był 2. narodowym gołębiem z Bourges, 479 km, walcząc przeciwko 64 621 gołębiom. Jest to bardzo ładny gołąbek o super umięśnieniu i świetnym skrzydle. W ręce trzymam teraz kolejną samiczkę rozpłodową. Ma ona na imię Polina. Posiada numer na obrączce B08-61-746-28. Była ona letnim młodym i od razu została skierowana do gołębnika rozpłodowego. Nigdy nie brała udziału w lotach. W zeszłym roku mieliśmy pierwsze młode od niej i jej pierwszym dzieckiem był Aladdin, który w 2009 roku był pierwszym gołębiem narodowym z Bourges, 479 km na 64 621 gołębi. Również pozostałe jej potomstwo zwyciężyło w kilku prestiżowych lotach w zeszłym sezonie. Po tych wyczynach od razu przenieśliśmy je do rozpłodu. W tym roku połączona jest z naszym topowym samczykiem o imieniu Bolo i mamy nadzieję, że uzyskane potomstwo będzie rewelacyjne. Kolejna samiczka posiada numer B08-61-441-00 i ma na imię Maxima. Ma wspaniałe pochodzenie, jej ojcem jest fantastyczny samczyk o imieniu Beckham, który wygrał w bardzo ciężkim locie z Argenton. Maxima wspaniale spisuje się w lotach i jest kandydatką do olimpiady w Poznaniu w 2011 roku. Jest to nasza super lotniczka, która uwielbia loty ciężkie, deszczowe. Wszyscy w klubie ją już dobrze znają i gdy ona idzie na lot, to niechętnie chcą obstawiać pieniądze, bo szanse wygrania z tym gołębiem są niewielkie. Możemy zauważyć, że samiczka ma przycięte trzecie pióro. Ma to zapobiec zbyt wczesnemu pierzeniu się gołębia. Kolejna samiczka rozpłodowa ma na imię Beauty. Jest ona bardzo ładna. Posiada numer B05-62-340-09. Ona również jest córką naszego super wyścigowca o imieniu Beckham. Matką jej jest z kolei córka Barko. Jej sportowe pochodzenie zaowocowało zajęciem 2. miejsca z Argenton w kategorii narodowej na 21 299 gołębi. W innych lotach konkursowych spisywała się również wyśmienicie.
po tych wyczynach została skierowana do gołębnika rozpłodowego i tam wydała mnóstwo potomstwa, które świetnie spisuje się w lotach. Jest matką i babką takich gołębi jak Viola, Vista, Paulo, Elina, Gloria, Predator i wielu, wielu innych. Muszę dodać, że jej wnuki były jeszcze lepsze niż dzieci. Teraz prezentuję najlepszego młodego z tego roku. Ma na imię Bambina. Jej numer to B10-60-520-02. Ma ona wspaniałe pochodzenie, jej pradziadkiem jest Barko. Bambina to wyjątkowy gołąb. Dlaczego? Jest ona gołębiem na wszystkie dystanse. W tym sezonie była najlepsza w locie z Durdą, 366 km na poziomie prowincjonalnym oraz pierwsze miejsce międzyprowincjonalne z Blois, 462 km. Lot z Blois jest bardzo prestiżowy, bo biorą w nim udział hodowcy z innych prowincji. Obydwa loty nie należały do łatwych, ale Bambina pokazała, na co ją stać i nie dała szans konkurencji. Jest córką gołębia o imieniu Sony i samiczki o imieniu Stein. Wiążemy z nią wielkie nadzieje na przyszłość. Zaprezentowane gołębie są po prostu fantastyczne. Duża liczba wspaniałych lotników i zaplecze hodowlane na najwyższym światowym poziomie sprawiły, że gołębie Josa Verkamena możemy zaliczyć do najlepszych gołębników w Belgii. Znajdujemy się teraz w gołębniku rozpłodowym. Przebywają tutaj najlepsze gołębie naszego rozmówcy. Cały gołębnik urządzony jest standardowo. Ptaki mają dużo miejsca do odpoczynku i wychowu potomstwa. Gołębnik połączony jest z obszernymi wolierami. Jest bardzo ważną rzeczą, aby gołębie mogły przebywać na powietrzu i miały dostęp do słońca. Wtedy o wiele lepiej się czują i wychowują lepsze młode. O wysokiej klasie tej hodowli świadczą liczne trofea, jakie wywalczyły gołębie z Vremde. Teraz na ekranie widzimy przepiękny puchar, który jest nagrodą za zwycięstwo w 3 kolejnych latach z rzędu. Jos Verkamen był niepokonany w całej Antwerpii w latach 2004, 2005 i 2006. Tak wspaniałe osiągnięcie jest sprawą wyjątkową. Jeszcze nikomu nie udało się tego dokonać. Były to loty jednodniowe na dystansie 750 km. Prezentujemy teraz Państwu niewielką część zgromadzonych pucharów. Nasi hodowcy nie byliby w stanie pomieścić wszystkich dowodów uznania, jakie zdobyli w trakcie trwania ich kariery lotowej. Na ekranie prezentujemy teraz wyniki lotowe, jakie uzyskali nasi rozmówcy w ostatnim sezonie 2010. W ostatnim czasie w Belgii pojawił się na nowo problem z kradzieżą gołębi. Przez kilka lat był spokój, ale ostatnio coraz więcej słyszy się o kradzieży, bądź też o próbach kradzieży gołębi. Dlatego też zmuszeni byliśmy zmodernizować nasz dotychczasowy system alarmowy. Zamontowaliśmy system kamer w ogrodzie i na podwórku, usprawniliśmy alarm i założyliśmy drzwi antywłamaniowe. Dodatkowo w nocy całości pilnuje pies, który jest chyba najlepszym strażnikiem. Ja tylko chcę dodać, że 99,99% hodowców jest uczciwy, ale my zabezpieczamy się przed tym ułamkiem procenta ludzi, którzy nie szanują cudzej własności. Kończąc ten reportaż, pragniemy jeszcze się dowiedzieć, jacy hodowcy na świecie odnoszą sukcesy z gołębiami rasy Verkamen. Jak już Wam mówiłem wcześniej, wiele ludzi z całego świata osiąga super rezultaty z moimi gołębiami. Wielkie loty w Ameryce czy też Azji zdominowane są przez hodowców, którzy zakupili u mnie gołębie.
Dla przykładu mogę powiedzieć, że słynny Pinokio u Hubena jest wyhodowany z mojej samiczki, a także gołąb o imieniu Mr. Tours u Ludoklasensa w Holandii jest w połowie mojej krwi. W ostatnich kilku latach zwyciężał w wielu prestiżowych lotach, przynosząc sławę temu hodowcy. Także Chińczycy, którzy zakupili u mnie ptaki, nie żałowali tego posunięcia i od kilku lat rozdają karty na wielkich lotach trybunowych. Moje ptaki sprawdziły się również w Tajlandii, gdzie ostatnio mój gołąb zajął 13 miejsce z lotu. Dodam, że było to najlepsze miejsce wśród europejskich hodowców. W RPA na jednym z lotów gołębie z mojego gołębnika zdobyły pierwszą i trzecią nagrodę. Dla mnie jednak najważniejsze są zwycięstwa w Unii Antwerpia, bowiem jest tu bardzo silna konkurencja. Wszyscy hodowcy z całego świata wiedzą, jak wysoki jest tu poziom i jak ciężko jest odnosić sukcesy. Mnie do tej pory udaje się to doskonale i cieszy mnie to bardzo. Kończąc, pozdrawiam wszystkich miłośników gołębi z Polski i życzę im wielu sukcesów z gołębiami pocztowymi.